Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy w kolejnej odsłonie programu Przy kawie o Rakowie. Ja nazywam się Michał Szprendałowicz, będę miał tę przyjemność, by spotykać się z Państwem w środowe wieczory w towarzystwie znakomitych gości. I dzisiaj naszym gościem jest Paweł Tomczyk, dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa. Witaj Paweł. Witaj Michale, dzień dobry wszystkim. Cieszę się bardzo na to zaproszenie, że będę mógł tutaj z Tobą porozmawiać. Myślę, że na pewno nie było łatwo Cię tutaj zaprosić. Dziękuję Ci za to, że przyjąłeś to zaproszenie, bo środek okienka transferowego dzieje się dużo, szczególnie w Rakowie w ostatnich dniach, więc na pewno tej pracy miałeś ostatnio sporo. No zgadza się. Jest to dość dziwne okienko, dość trudne, bo bardzo długie i w takim niezwykłym czasie. Jesteśmy w trakcie pandemii, po pandemii, przed pandemią tak naprawdę. Wiele rzeczy dzieje się inaczej. Wszystko pędzi bardzo szybko, ale wpadliśmy w kołowrotek pracy i cały czas jakby pracujemy nad transferami, szukamy okazji, możliwości pozyskania dobrych zawodników do naszego klubu. Paweł, nie sposób nie zapytać Cię na sam początek o ten transfer, który dokonał się dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami. Dowiedzieli się o nim nasi kibice. Ten transfer, który dzisiaj był tak naprawdę formalizowany. Daniel Szelongowski z Korony Kielce, młody zawodnik. No jak zapatrujesz się na ten transfer, bo to jest piłkarz gdzieś wymieniany w kategorii tych bardzo uzdolnionych, który w młodym wieku zaliczył już debiut w Ekstraklasie, zdobył nawet bramki, więc no można powiedzieć, że to jest taki prospekt, materiał, taki fajny piłkarz do budowania. No i powiedz, bo chyba ten transfer był budowany, te negocjacje przez ostatnie tygodnie, jeśli nie miesiące, więc to na pewno nie była prosta sprawa, żeby Daniela tutaj do nas, do Rakowa ściągnąć. No zdecydowanie nie było to proste zadanie, ponieważ Daniel świetnie pokazał się w końcówce poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Zwróciliśmy oczywiście też na niego uwagę, na to, jakie ma możliwości, jakie prezentuje swoją osobą walory, które pasują do naszego stylu, do tego, co chcemy grać. No i rozpoczęliśmy proces mający doprowadzić do tego, żeby sprowadzić Daniela do naszego klubu. Dzisiaj finalnie możemy się pochwalić, że doszliśmy do końca tego procesu, że Daniel został naszym zawodnikiem. Będziemy mieli przyjemność z nim pracować i on będzie miał przyjemność pracować z nami. Wydaje się, że to jest ten kierunek, który chcemy obrać. Nie jest łatwo nam rywalizować o tych młodych zawodników z większymi markami w Ekstraklasie. Zapytać, też podkreślał to i właściciel klubu, Michał Świerczewski, i też i trener, i pewnie i ty, że gdzieś walka o tych młodych Polaków nie jest taka prosta, bo gdzieś też obserwują je inne kluby, często te bogatsze, nawet zagraniczne, i pozyskanie takiego zawodnika, który gdzieś wyróżnia się, jest Polakiem, jest młodzieżowcem, no nie jest proste. No nie, no zdecydowanie nie jest proste. No, my jesteśmy klubem, który jest drugi sezon w Ekstraklasie, tak? W poprzednim sezonie byliśmy Beniaminkiem. Jeżeli ci młodzi chłopcy patrzą na kluby, które mają na tą chwilę większą markę niż my, no to gdzieś jesteśmy, powiedzmy, tam którymś wyborem z kolei. Na pewno nie jesteśmy oczywistym i pierwszym, natomiast mądrość tych zawodników, mądrość agentów do tego, żeby przekonać zawodników, żeby dołączyli do naszego klubu, polega na tym, że potrafimy budować tych zawodników. Jesteśmy klubem, który rośnie, który się rozwija i też chcemy takich zawodników tutaj do siebie sprowadzać, którzy będą się z nami rozwijali. Nigdy nie dajemy niczego za darmo i to wszyscy zawodnicy, którzy tutaj przychodzą, o tym wiedzą. Czasami jest to dla nich może i dziwne, bo być może oczekują tego, że przychodzą tutaj do nas, powiemy im, że będą tymi młodzieżowcami, na których będziemy opierać skład. Często rodzice też młodych zawodników oczekują tego, że powiemy, że owszem, tutaj przyjdziesz, będziesz grał. No nie, no my jesteśmy uczciwi, ale dajemy środowisko, które pozwala tym zawodnikom się rozwijać. Wiele gwarancji stwarzamy. Nie, no, w sporcie nie ma gwarancji. A czy ktoś tą szansę wykorzysta, to już zależy od samego zawodnika, pewnie w największej. No zdecydowanie w sporcie, a w piłce przede wszystkim nie ma żadnej gwarancji. To, że ktoś rokuje na dobrego zawodnika, że ma potencjał bądź talent w młodym wieku,
nie zawsze przekłada się na to, że później będzie dobrym zawodnikiem. To są też dobre wybory, tak? My staramy się właśnie pomagać tym zawodnikom w rozwoju. Wiemy, co jest dla nich dobre. U nas też jakby warunki, powiedzmy, nie są takie miękkie, tak? Bardziej idziemy w tym kierunku, że jest twardo, jest trudno, ale przechodzisz tą szkołę i jesteś zawodnikiem. No, piłka jest taka, że musisz się rozpychać łokciami, musisz walczyć i u nas zawsze zawodnicy tego doświadczają, ale to jest dobre z drugiej strony, ponieważ ci, którzy do nas trafiają, zawodnicy, wiedzą o tym, że jeżeli jest ta rywalizacja, a my teraz jakby staramy się też stworzyć maksymalnie mocną rywalizację i wyrównaną w drużynie, żeby rozwijać ten zespół, żeby on napędzał te jednostki do jeszcze większego rozwoju, no to oni wchodzą do szatni i nie ma z tym problemu, bo potem wychodzą i wiedzą, że ten, który jest w najlepszej formie, ten, który się najlepiej rozwija, ten, który najmocniej pracuje, on będzie otrzymywał swoje szanse. Więc no, ja jestem głównie od tego, żeby dostarczyć dobry materiał, tak? Dostarczyć dobry materiał dla naszego sztabu, ogólnie dla naszego klubu, bo wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani w to, żeby rozwijać te jednostki. Tak jak ty jesteś tym młodym człowiekiem, ja też jakby nie jestem tutaj jakimś, no, nie wiadomo jak doświadczonym tak jest mężczyzną. Dostajemy swoje szanse, my się rozwijamy, tak, pracujemy na to. Tak samo piłkarze przychodzą tutaj, oni dostają swoje szanse, pracują na to, każdy pracownik tego klubu tak ma. No i teraz od każdego zależy, jak wykorzysta tą szansę. Ja uważam, że warunki są fajne poprzez to, że jest, powiedzmy, ta atmosfera rozwoju. No i kto się doskonali, ten idzie dalej. Kto się nie doskonali, no to wypada z pociągu. No, musisz być zawsze gotowy. Tego efekty, szczególnie, że w tym okienku kilku młodych zawodników dołączyło do naszego zespołu, bo jest i Michał Litwa, i Marcel Żurek, i Piotr Owczarek. I tak naprawdę no jest tutaj kogo budować i kogo obudowywać, przygotowywać do tej no takiej już w pełni otwartej seniorskiej kariery. O twojej piłkarskiej karierze też, Paweł, porozmawiamy, bo ona też była bogata i ciekawa. Ale spływają do nas pierwsze pytania od widzów. To może ja jeszcze dodam tylko słowo, proszę, jeżeli śmiało. Mogę. No, oprócz tych zawodników, których sprowadziliśmy, mamy całą rzeszę młodych zawodników w akademii, którzy też wchodzą tutaj, tak? Oni też dostają bodziec do rywalizacji. My ich widzimy, oni też trenują z pierwszym zespołem, tak? Bo też jest i Oskar Krzyżak, tak? Dawid Błasik, Kacper Trelowski. Właśnie, Paweł, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest jedno z pytań, to są zawodnicy, którzy. To są też zawodnicy właśnie, którzy także tutaj są w naszym klubie. My ich widzimy i oni rywalizują. Potencjał zawodników akademii. Czy ty jako dyrektor sportowy śledzisz tutaj to nasze wewnętrzne pole, tą akademię i tych najbardziej utalentowanych zawodników, czy już myślisz o nich pod kątem gdzieś przyszłości, czy na razie zostawiasz wszystko dyrektorowi Markowi Śledziowi i czekasz na efekty gdzieś tam przygotowywania tych zawodników, tych talentów? Bo pytanie tak konkretnie brzmi, kto ma największy potencjał z młodych zawodników w akademii, więc zakładam, że ktoś też pyta się o twoje rozeznanie tutaj na tym polu. Potencjał czy talent to jest po prostu cecha, która nie jest mierzalna, tak? Nie jest w żaden sposób mierzalne. My jakby, tak jak powiedziałem, stwarzamy środowisko zarówno w pierwszym zespole, jak i w drugim zespole, jak i w całej akademii dla tych chłopaków najlepsze do rozwoju, najlepsze możliwe i jakby staramy się dopieścić ten cały proces w każdym miejscu w klubie, żeby ci chłopcy mieli najlepsze możliwości rozwoju. Są zawodnicy, którzy osiągają swoje apogeum w wieku 14 lat, w wieku 15, są tacy, którzy osiągają w wieku 17, a jest wielu takich, którzy do 19-20 roku życia nie jest wybijającymi się zawodnikami, a potem robią największą karierę, osiągają najwięcej. W piłce najważniejsze jest to, żeby być gotowym zawsze, tak? Bo nigdy nie znasz dnia ani godziny, kiedy dostaniesz szansę, tak? W tym duchu staramy się też wychowywać zawodników i rywalizacja, która jest jakby wprowadzona w całym klubie, jest po to, żeby ci najlepsi przetrwali i zostali tymi zawodnikami zawodowymi. Zawodnikami zawodowymi zostaje bardzo mało zawodników, którzy startują. Z tych wszystkich, którzy startują, to jest 0,2 promila. I to jest naprawdę, no, czyli bardzo, bardzo to, malutka część. 1000 zawodników, dwóch
Tak. Ma szansę tak średnio zostać profesjonalnym zawodnikiem. Ma szansę, tylko no i to powiedzmy, że zaistnieć w lidze profesjonalnej, a tych lig profesjonalnych w Polsce jest trochę, więc to nie jest taka prosta sprawa. No, wielu osobom się wydaje, że to jest takie proste później, jak widzą piłkarzy, że to jest takie proste zostać piłkarzem zawodowym na poziomie ekstraklasy, pierwszej, drugiej ligi, tak? To wcale nie jest prosta sprawa, bo to trzeba się poświęcić w 100%. No i czasem wiele czynników wpływa na to, że to się nie udaje. My staramy się robić to w ten sposób, żeby to się udawało. Dlatego też tych młodych zawodników, czy z naszej akademii, czy tych, którzy do nas trafiają, my nie rozpieszczamy. I oni są wszyscy zawsze na równych zasadach, rywalizują i ten, który ma później grać, to będzie grał. Obserwuję sobie tutaj pracę i trenerów, i dyrektora Marka Śledzia, i samych zawodników. I no widzę, że w Akademii nie ma lekko. To jest duży profesjonalizm i te wymogi gdzieś tam są już takie ustandaryzowane i duże. Natomiast no myślę, że tak jak mówisz, to prowadzi do tego, by ci zawodnicy rozwijali swój talent i to, żeby ich jakby prowadziło do gdzieś kontynuowania dalszej kariery już w piłce seniorskiej. Paweł, już mamy kolejne pytania. Bardziej nawet takie scoutingowe, bo ty też byłeś kierownikiem działu scoutingu. Jest pytanie od naszego internauty. Jeśli jakiś amator chciałby napisać raport z obserwacji zawodnika z meczu, to na co warto zwrócić uwagę? Zależy czemu ma służyć ten raport, tak? No bo tak. No zakładamy, przychodzi do ciebie trener i mówi: Paweł potrzebuje zawodnika takiego, z taką perspektywą gry, na takiej pozycji. Ty jedziesz, obserwujesz mecz. I jak to wygląda? Jak wygląda tworzenie takiego raportu, tej obserwacji? No właśnie poruszyłeś bardzo ważną kwestię, że jakby przychodzi trener, tak? Czyli tak, dobieramy zawodnika do odpowiedniego systemu gry, do odpowiedniego sposobu gry. To znaczy, że może być zawodnik, którego ja ocenię bardzo dobrze, tak, do pewnego systemu, dla pewnego trenera, dla pewnej czyli drużyny. Wyróżniający się grający. Tak, on jest dobrze, wyróżniający, gra, ma pewne, tak, że nie pasuje, a on nie będzie pasował zupełnie do innego. A drugi zawodnik może być taki, który może się komuś wydawać zupełnie przeciętnym zawodnikiem, który tak naprawdę no, nie wybija się niczym, ale będzie miał pewne cechy, które będą go predysponowały do tego, żeby zaistnieć w danym miejscu, w danym systemie na boisku i w danej drużynie. Natomiast na co mógłbym zwrócić uwagę, tak jakby patrząc obecnie, jak wygląda piłka nożna, w którą stronę podąża, to przede wszystkim na aspekty motoryczne trzeba zwrócić uwagę, ponieważ piłka nożna jest praktycznie jak lekkoatletyka, tak? Teraz bez przygotowania fizycznego nie jesteś w stanie grać w piłkę. Mimo dobrych umiejętności technicznych, tak, mimo dobrej wizji gry, w futbolu, który idzie cały czas do przodu, gdzie jest też ten wyścig zbrojeń, tak naprawdę zawodnicy są coraz mocniejsi, coraz bardziej wydolni, coraz szybsi. Tak naprawdę zawodnicy zupełnie techniczni, bez tych aspektów motorycznych, we współczesnym futbolu na wysokim poziomie nie mają szansy zaistnieć. We współczesnym futbolu obecnie najlepszymi zawodnikami są zawodnicy, którzy łączą te cechy, tak, czyli wybitni są motorycznie. No bo co z tego, jeżeli ty nie jesteś w stanie biegać, że ty potrafisz zrobić fajne rzeczy i zrobisz to raz na mecz, to nic nie daje twojej drużynie, tak? Bo nie jesteś w stanie jakby pomóc jej, tak? No tak, mówi się też o takich zawodnikach, że gdzieś świetnie wyglądają w treningu, gdzie nie ma aż takiej intensywności w tak długim wymiarze czasowym jak 90 minut meczu, gdzie w kilku gierkach oni mogą fajnie wypaść, natomiast potem nie są w stanie tego przełożyć na boisko, więc tak jak mówisz, to przygotowanie i wydolność i fizyka jest w jakiś sposób no pewnie bardzo istotna. A powiedz mi, bo... Mogę się odnieść jeszcze do tego? No proszę, śmiało. No bo też jakby wyglądasz w meczu tak, jak trenujesz. Jak słabo trenujesz, to słabo wyglądasz. Jak mocno trenujesz, to dobrze wyglądasz, ale jest jeszcze inny aspekt. Są zawodnicy też czasem tacy treningowi, którzy po prostu bez ciśnienia. Właśnie o tym mówię. A są w stanie robić dużo fajnych rzeczy, przychodzą im one z łatwością. Są z drugiej strony zawodnicy, którzy na treningu wyglądają tak sobie, no nie, no kurczę, no nie jest to nic fantastycznego, natomiast wychodzi na mecz, cała ta otoczka, adrenalina, tak, sprawia, że on wpada jakby w pewnym sensie w trans i gra zdecydowanie lepiej. Wiadomo, że to jest tylko do pewnego poziomu, tak, bo pewnych mankamentów nie da się ukryć, ale no to są różne typy zawodników, no i żeby znaleźć dobrego zawodnika, to też nie jest taka prosta sprawa. On przede wszystkim musi być dopasowany pod wieloma aspektami do drużyny.
Paweł, 11 transferów w tym okienku już zostało dokonanych do klubu. Pyta Sylwia, czy będą jeszcze jakieś kolejne wzmocnienia Rakowa Częstochowa? No to wszystko zależy. Mamy jeszcze okienko otwarte, tak jak powiedziałem. Znaczy, wiesz, tajemnice, no to, czy na razie jeszcze wszystko jakbyś mnie zapytał przed okienkiem, ile będzie transferów, to bym na pewno nie powiedział, że 11. Nie wiem. Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Tutaj jakby wiele zmienia się w ciągu godziny, dnia, dwóch dni, tak? No ale są jedno, tematy, co możesz powiedzieć, że kadra nie jest jeszcze zamknięta, czyli że szansa jeszcze... Kadra nie jest zamknięta. To nie jest tak, że zamykamy się, już jeszcze zostało 2-3 tygodnie okienka i... No okienko musisz traktować jako pewną okazję do podniesienia jakości zespołu, tak? Jeżeli trafia się taka okazja, jest zawodnik, który pasuje, wiemy, gdzie mamy jeszcze jakieś, powiedzmy, deficyty, gdzie chcielibyśmy jeszcze podnieść jakość, gdzie chcielibyśmy wzmocnić rywalizację, co by nam się przydało. Czasem patrzymy okienko albo dwa do przodu, tak? I trafia się na przykład zawodnik, którego chcemy pozyskać, siadamy i rozmawiamy. Wszystko zależy wtedy, jaki mamy na niego plan. Jeśli mamy na niego dobry plan, wiemy, co chcemy z nim zrobić, jak on ma zafunkcjonować w naszym klubie, co on może nam dać w przyszłości albo teraz, to podejmujemy decyzję i ciężko jest tak jednoznacznie określić, nie wiem, że w tym okienku 5 sprowadzamy. Nie, no może sprowadzić 4, bo akurat był 5, ale no nie, no sorry, jednak to nie jest to. No ale może się okazać, że sprowadzisz 8, tak? Bo 3 było takich, że wiedziałeś, że być może za chwilę zamknie się ta możliwość i będzie bardzo ciężko kogoś znaleźć na tą pozycję w podobnej jakości. Więc to trudno powiedzieć. My cały czas pracujemy, będziemy pracowali do końca okienka. Okienko do 5 października. Tak, zgadza się. Będziemy pracowali i zobaczymy, co będzie się działo na rynku. No, to jest tak, że jeszcze ten COVID dodatkowo, no, też w pewnym sensie okazja, żeby pozyskać zawodników jeszcze, powiedzmy, dobrej jakości w niezłych cenach. Też na to patrzymy, też patrzymy pod tym względem, że łatwiej pozyskać zawodnika, mówiąc w cudzysłowie, bez dużych kosztów. Dzięki pandemii Raków Częstochowa jest w stanie sprowadzać takich zawodników, czy w ogóle polska ekstraklasa, bo widać jakiś pewien już trend się powoli pojawia, takich z dużo większą marką gdzieś w innych ligach, tak jak na przykład transfer Iwiego Lopeza, który ma kilkadziesiąt meczów w La Liga, który przychodzi z takim, no jak na ekstraklasę, no niecodziennym CV, bo to CV jest bardzo bogate. No myślę, że to jest praca, że to jest pewna praca, pewien trend, który w klubach jest, który prowadzi do tego, że ci gracze są bardziej selekcjonowani, więcej jakby uwagi się przykłada do tego, kogo się sprowadzi do zespołu. No bo wiadomo, że no, koszty sprowadzenia nieodpowiedniego zawodnika to jak zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika, tak? No to jest jego najczęściej roczna wypłata, tak? Więc czasem lepiej kogoś nie sprowadzić, niż za chwilę żałować, że się go sprowadziło. Więc no myślę, że coraz więcej klubów idzie po prostu w tym kierunku, że sprawdza zawodników bardzo dokładnie, szuka możliwości, nie podejmuje pochopnie decyzji, no i to powinno nam pomóc w przyszłości, żeby osiągać lepsze wyniki poprzez to, że będziemy lepiej budowali zespoły i mieli bardziej dopasowanych graczy do tych drużyn, które występują w naszej ekstraklasie. No i nie tylko pierwszej lidze, tak samo drugiej. Spływają kolejne pytania, a także zachęcam Państwa do ich zadawania tutaj w komentarzach. Pyta Krzysztof, czy jest problemem sprowadzanie zawodników do klubu, nie mając jeszcze gotowego stadionu? Czy to w jakiś sposób rzutuje na te rozmowy transferowe? Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. Rzutuje, no normalne. No. Są zawodnicy, którzy potrafią powiedzieć, no sorry, ale nie ma stadionu, ja nie będę tu grał. No i to, o czym rozmawialiśmy na początku. Pytanie, jakie ty masz cele długoterminowe? Jak z nami rozmawiasz? Czy patrzysz tylko, powiedzmy, na stronę wizualną? Czy patrzysz tylko na stronę sportową? Czy patrzysz tylko na stronę finansową? Czy starasz się to w pewien sposób gdzieś tutaj rozgraniczyć? Co w danym wieku, w danym momencie twojej kariery jest dla ciebie dobre? Ja uważam, że my sprowadziliśmy zawodników, którzy zaufali nam pod tym względem, że wiedzą, że nasza drużyna się rozwija i że oni mogą się z nami rozwinąć i pójść jeszcze wyżej. Tak argumentowaliśmy jakby sprowadzenie tych zawodników do nas. Można powiedzieć, że to nawet dobrze świadczy o tych piłkarzach, którzy wybierają taki klub jak Raków, bo Raków nie jest im w stanie zaoferować. No, na przykład taki Iwi Lopez, który grał na Camp Nou, grał na Santiago Bernabeu, ale mimo to decyduje się na przyjście do Rakowa Częstochowa, gdzie tutaj jeszcze przynajmniej tematy, jeśli chodzi o stadion, to wszystko jest perspektywa kilkumiesięczna.
i no, mimo wszystko tacy zawodnicy decydują się, żeby tutaj do Rakowa przyjść, czyli można powiedzieć, że gdzieś klub jest w stanie im zaoferować taką wizję sportową, która jest bardzo atrakcyjna dla samego zawodnika. Tak, w klubie pracują pasjonaci, tak, no bo tutaj nie ukrywajmy, wszystkie transfery to jest wspólna praca bardzo, bardzo wielu osób, którzy tak naprawdę w dużej mierze przyczyniają się do tego, że ci zawodnicy trafiają do naszego klubu, tak? Jest wielu pasjonatów, wielu ludzi oddanych bardzo mocno temu klubowi, tej drużynie, piłce nożnej przede wszystkim, o tak może bardziej powiem, piłce nożnej, ponieważ chcą coś osiągnąć, chcą coś zbudować, chcą się rozwijać, jednocześnie chcą też, żeby z nami szli inni ludzie, którzy myślą podobnie, tak? I często dzieje się to też poprzez relacje osób, które pracują w klubie, tak? Które się angażują. No, my jesteśmy mocno zaangażowani w to, żeby tutaj podnieść jakość tej drużyny i wspólnie wszyscy pracujemy i tutaj no, mogę wymieniać po kolei właściciela, tak? Który jest także tutaj bardzo w to zaangażowany. Trenera, sztab szkoleniowy, prezesa, tutaj wszyscy po kolei tak naprawdę, jeżeli widzimy tylko okazję, że jest zawodnik godny uwagi, nie powiedziałem o dziale scoutingu, no tutaj to także troszeczkę no, się prostuje, oczywiście, no to może tak, może dokładnie, może też powinienem tutaj w tym gronie umieścić, no my jesteśmy zaangażowani, my spotykamy się regularnie, raz w tygodniu rozmawiamy na temat możliwości, szukamy rozwiązań i staramy się tak dobierać tych zawodników, żeby w długim terminie ta nasza drużyna szła do góry i żebyśmy mogli jeszcze lepszych zawodników zachęcać, żeby do nas później przychodzili, kiedy będą widzieli rozwój tych, którzy do nas trafili i rozwój tej drużyny i to jak my gramy. Paweł, dużo jest pytań także o inną kwestię, bo praca dyrektora sportowego to nie są tylko transfery, to także między innymi przedłużenia kontraktów. Przedłużyliśmy kontrakt z Tomaszem Petraszkiem, zawodnikiem absolutnie, myślę, kluczowym dla naszego zespołu, zawodnikiem, który tutaj jest już od 4 lat i tę przygodę będzie dalej kontynuował. No to jest, oczywiście mówi się dużo o wzmocnieniach, o nowych zawodnikach, no ale trzeba powiedzieć, że to, że Tomek zostaje w Rakowie, no to też jest bardzo ważna informacja i też na pewno pracowaliście nad tym wspólnie i z Tomkiem i z innymi osobami, żeby to się udało. Zdecydowanie. To jest fundament, tak? Fundament to są ci zawodnicy, którzy są już w klubie i to nie tylko Tomek, bo także pracujemy nad przedłużeniem umów z innymi zawodnikami. Prowadzimy z nimi rozmowy i jeżeli spojrzymy na to, że zrobiliśmy tyle transferów, i spojrzymy na to, jak wygląda nasza jedenastka, to ciągle widzimy, że tu nie jest łatwo wejść do tej drużyny. Tak jak powiedziałem, nikt tak, nie dostaje tutaj nic za darmo i to jest jakby gdzieś też nasza przewaga, tak, że my staramy się cały czas robić to w ten sposób, że dokładamy zawodników, których widzimy tutaj jako tych, którzy mogą wejść do tej pierwszej jedenastki. Widzimy w nich potencjał na to, żeby oni grali, natomiast jeżeli zawodnicy, którzy są, bronią się swoją grą, swoimi umiejętnościami, także idą do góry, to też jest jeden z elementów rozwoju, więc no tutaj czapki z głów dla chłopaków, którzy wywalczyli awans a dla tych, którzy dalej są w tej drużynie, oni osiągnęli poziom bardzo wysoki w obecnej chwili, tak, i rozwijają się harmonijnie, nie odpuszczają, to jest właśnie to, o co nam chodzi, bo jeżeli tutaj znowu przyszli zawodnicy, za chwilę przyjdą kolejni pewnie, tak, bo to jest normalny proces, no i kto będzie się rozwijał dalej, kto będzie się bronił, ten tutaj zostanie, ale to nie jest też tak, że jak ktoś będzie ponad poziom naszej drużyny, ktoś będzie się mocno wybijał i będziemy mogli tego zawodnika sprzedać i zarobić na nim, to tego nie zrobimy, wręcz przeciwnie, to też jest jakby jedna z filozofii naszego klubu, sprowadzać zawodników z potencjałem, rozwijać ich, sprzedawać do lepszych klubów, brać kolejnych i tak działać. Dzięki temu rozwijać drużynę, ale również i zarabiać na to, żeby klub także się sam finansował. Taki jest nasz pomysł i
Myślę, że w perspektywie co nie jest przesadnie czasu, częstym osiągnięciem, jeśli chodzi o polską piłkę. Jest samofinansujące się kluby, które są w stanie przynajmniej część budżetu zbudować na transferach. No my na razie jeszcze nie mamy takiego success story, natomiast powoli. Tak. No też widać to jakby po wieku zawodników, tak. Są zawodnicy, których sprowadzamy też po to, żeby byli tutaj mentorami, tak, pomogli, byli ostoją taką, tak, pomogli tym młodszym zawodnikom się rozwijać, ale są w dużej mierze też to zawodnicy, którzy mają ciągle potencjał sprzedażowy, na to bardzo mocno patrzymy i to jest kluczowe w tym, jakich zawodników sprowadzamy. Paweł, a propos odejść z zespołu, są także pytania tutaj od naszych internautów. Internauta o niku Kubek pyta, czy trzeba się obawiać, że jeszcze ci zawodnicy odejdą z Rakowa w tym okienku? Ja wiem, czy bym to rozpatrywał pod kątem obawy. No, zrobiliśmy sporo transferów przechodzących. Jeżeli będzie możliwość zrobienia transferów wychodzących i uznamy, że akurat ten zawodnik może odejść i że jest gotowy na to i że drużyna jest gotowa na to, no to to być może będą takie transfery, nie wykluczamy tego i to jest normalne, że ruch jest w obie strony. Myślę, że w kolejnych okienkach może będzie jeszcze łatwiej w obie strony to robić, tak? Natomiast no mówię, też musieliśmy zbudować pewną bazę, żeby mieć pewną jakość zespołu, żeby też wyjść wyżej, bo wtedy już inaczej powiedzmy osoby z tych lepszych lig, klubów, które są gdzieś tam wyżej w hierarchii tej piłki od nas, też chętniej będą sięgały po tych zawodników, którzy u nas grają. Zapytam Cię jeszcze o Twoją karierę piłkarską, bo ona też jest ciekawa. Wywodzisz się typowo z boiska, bo tak naprawdę swoje gdzieś tam wcześniejsze lata spędziłeś na boiskach trzeciej, drugiej, nawet pierwszej ligi. Strzelałeś sporo bramek jako zawodnik ofensywny, ale miałeś w swojej przygodzie z piłką także okazję pracować z trenerem Markiem Papszunem. To było w Legionowi Legionowo. I powiedz mi, czy to właśnie wtedy poznaliście się, czy już znaliście się wcześniej i jaki to miało potem wpływ na wasze dalsze relacje, czego się też nauczyłeś od trenera Papszuna, co możesz teraz przenosić jakby do pracy dyrektora sportowego? Nie znałem wcześniej trenera Papszuna, spotkaliśmy się w Legionowi. Nie pamiętam nawet, który to był rok, szczerze powiedziawszy. I to były takie, powiedzmy, okoliczności ciekawe może dla widzów. No bo ja stamtąd odchodziłem, a trener Papszun przyszedł jako nowy trener, jakoś nie mogłem znaleźć wspólnego języka z działaczami. Czasem tak jest, że po prostu nie możesz się z nimi dogadać. Chcesz powiedzieć, że byłeś takim krnobrnym zawodnikiem, który często wyraża swoje zdanie? No, nie byłem takim chłopakiem, który siedział cicho najczęściej. Czasem za to też, też płaciłem, ale nie żałuję tego. No i zapytałem wtedy trenera, czy to już był listopad. Zdaje się grudzień, czy mogę potrenować jeszcze, bo chcę być w miarę dobrze przygotowany, jeżeli gdzieś odejdę. Zapytał, dlaczego odchodzisz, powiedziałem, że no nie, bo tutaj nie dogadam się. No i zacząłem trenować, no i w pewnym momencie trener przyszedł do mnie i mówi, może byś jednak został. No ja mówię, że nie, no nie da się tutaj dogadać, no ale jakoś tak trener to wszystko poprowadził, że zostałem wtedy w Legionowi, to był naprawdę dobry czas, ja nie żałuję tego ruchu, wręcz przeciwnie, no bo to był tak naprawdę pierwszy trener, z którym znalazłem jakiś wspólny język, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na boisku, bo wcześniej było mi ciężko, może ja też byłem młodszy, może też inaczej patrzyłem na świat, natomiast tutaj u trenera wszystko było od początku zorganizowane i wiedział, czego chce, jak do tego dojść i po kolei realizował plan. Mi się też spodobało, no bo było poukładane to wszystko. No i tak zaczęliśmy wspólnie pracować i gdzieś z tą Legionową w pierwszej rundzie odbiliśmy się trochę, a potem zrobiliśmy awans, więc dość fajnie to poszło, była to ciężka praca, no bo to też było tak, że wieczorami trenowaliśmy. Ja też wtedy zaczynałem jakby, może nie zaczynałem, ale już kilka lat prowadziłem swoją firmę, ale to też były początki takie, gdzie ciężko było to wszystko powiązać. Ale to w takich spartańskich warunkach gdzieś po prostu nasza znajomość się narodziła.
Jakoś tak dziwnie się złożyło, że w tym samym momencie odeszliśmy z tego klubu i tam też była zmiana władz, mimo że osiągnęliśmy dobry wynik, bardzo dobrze graliśmy, rozwijaliśmy się jako drużyna. No i, ale ten kontakt między wami pozostał. Tak, no tak, pozostał. W formie tak. współpracy w Rakowie. Tak, zgadza się. No i jakby no, widzę, że trenera jakby sposób pracy ewoluuje, ale jakby pewne zasady, pewna podstawa jest taka sama. Teraz na pewno dużo mu łatwiej, bo wtedy jeszcze musiał to łączyć ze swoją pracą w szkole, więc no, wymagał też mega dużego poświęcenia. Teraz to całe poświęcenie tak naprawdę wkłada tutaj w tą drużynę. Doskonali cały czas jakby swój sposób pracy, co widać na boisku, no bo on przeszedł od tych niskich szczebli, tak, aż tutaj. A ty jako dyrektor sportowy masz bardzo częsty kontakt z trenerem, musicie być cały czas na łączach, na telefonie, każdego dnia rozmawiać na temat negocjacji, na temat pozyskania nowych zawodników, czy ktoś ci wpadnie w oko i trenerowi gdzieś te propozycje podrzucasz, ewentualnie działa to też w drugą stronę. Czy to jest tak, że dajesz trenerowi spokój i przychodzisz dopiero, kiedy temat transferu jest gotowy? Nie, rozmawiamy na ten temat, natomiast to nie jest taki kontakt, że my cały czas siedzimy i rozmawiamy. No, każdy z nas ma swoją pracę, ją wykonuje maksymalnie dobrze, na ile potrafi. Raczej spotykamy się i rozmawiamy o konkretach. Nie rozmawiamy o jakichś tam zdetach, no bo nie mamy na to czasu. Więc tak naprawdę ja robię swoją pracę, trener wykonuje swoją pracę i rozmawiamy czasem po meczach. Przy temacie transferów, no to wiadomo, że i trener ma jakieś informacje, które pochodzą od agentów bądź innych zaufanych ludzi lub niezaufanych. Trzeba te informacje zweryfikować. Tak samo ja mam kandydatury. Czasami właściciel ma kandydatury, tak, przesyła je i rozmawiamy na ten temat. No mówię, tutaj są jakby powiedzmy dział scoutingu, tak, sztab pierwszej drużyny i właściciel, te trzy ogniwa muszą gdzieś w pewnym sensie dojść do porozumienia co do zawodnika, żeby tego zawodnika sprowadzić i wtedy dopiero podejmujemy decyzję o tym, żeby zawodnik trafił do nas, do klubu. Paweł, są kolejne pytania od naszych internautów, takie dwa, które są ze sobą powiązane. Jak odróżnić, to jest ciekawe pytanie, jak odróżnić boiskowego pozoranta od zaangażowanego zawodnika? I drugie pytanie, jak ocenić mental zawodnika, kiedy jedzie się na obserwację? Kurde, no jeżeli oglądasz mecze... Czy to jest jakby, takie proste, wiesz, że jest jakiś... Znaczy to czujesz, w mojej ocenie szablon, to czujesz. Czy jedziesz i oglądasz zawodnika pod pewnymi kątami, czy to po prostu musisz swoją intuicją wyniesioną i z boiska, i z dalszej pracy, z doświadczenia. Nie no, może odnośnie pozorantów najpierw. No to są zawodnicy, którzy czasem grają na alibi, oni wybierają proste rozwiązania tak naprawdę zawsze od siebie i niekoniecznie coś ponad to. Już jakby w pewnym momencie no, czujesz to, no, widzisz to po prostu, jak ten zawodnik się zachowuje, jak on sobie radzi w określonych sytuacjach, tak, czy on walczy tak naprawdę, czy tą walkę pozoruje, czy idzie do końca, czy odpuszcza, no jesteś w stanie to rozpoznać, trudno mi to powiedzieć, chyba trzeba mieć też jakby taki zmysł i też, no wiadomo, a wydaje mi się, że niezbędne jest do tego, żeby to rozpoznać, no to też grać w piłkę, nawet grywać jako młody człowiek, no bo to czujesz na boisku często, no w kontakcie widzisz, kto tak naprawdę gra na 100%, a kto nie gra na 100%, potem jak obserwujesz te zachowania, no to jesteś w stanie to odtworzyć. To jakby w mojej ocenie trzeba mieć po prostu pewną czutkę i czytać tych zawodników, no bo da się to zrobić. Natomiast no to też jest kwestia doświadczenia i pewnego takiego wyczucia. Paweł, opowiedz mi, jest taki transfer spośród tych kilkunastu już, które dokonały się gdzieś przy twoim współudziale, z którego można powiedzieć, że jesteś albo najbardziej dumny, albo wręcz ten transfer wymagał największej pracy, był najtrudniejszy do przeprowadzenia. Jest taki zawodnik, którego byś wskazał tak bez wahania, że to ten sprawił największy problem, żeby go pozyskać? W sensie chodzi o warunki, o rozmowy z klubem, negocjacje, gdzie to było naprawdę wyzwanie, żeby gdzieś takiego zawodnika pozyskać. Nie, każdy transfer jest inny tak naprawdę i każdy inaczej się odbywa, nie można tych transferów porównać i tak naprawdę to jest w ten sposób, że jak wpadasz w ten rytm i pracujesz, tak, co tydzień się spotykasz,
omawiasz kandydatury, widzisz, jak się posuwają tematy do przodu, to tak do końca nie zwracasz na to uwagi i idziesz po prostu po kolei i robisz swoją robotę, masz zapisane zadania, wykonujesz je, czekasz na odpowiedź, tak? No, trzeba cierpliwości często i wytrwałości przede wszystkim w tym całym procesie. No, okienko jest takie, że tak jak piłka, zabiera ci wszystko, no bo 24 godziny na dobę musisz być czujny i nigdy nie wiesz, co się wydarzy, bo może być nagle jakieś przyspieszenie w pewnym temacie i trzeba się decydować, trzeba szybko podejmować decyzję, czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo. Więc tutaj akurat w tych aspektach negocjacyjnych, jeśli chodzi o to podejmowanie dość szybkie decyzji, to nie ukrywam, że tutaj właściciel Michał Świerczewski, no to tutaj z nim kontakt jest błyskawiczny, jeśli chodzi o to i wydaje mi się, że to też jest klucz tego, że dość szybko jesteśmy w stanie podjąć decyzję, czy w tą, czy w drugą stronę. Wiadomo, że im dalej w las, to ja dostaję troszeczkę więcej jakby zaufania, swobody. Natomiast w pewnych obszarach, tak, gdzie umawiamy się w pewnych obszarach negocjacyjnych, gdzie mogę o tym decydować, ale są sprawy strategiczne, no i gdzie trzeba też, wiadomo, zaangażowania środków powyżej pewnej granicy, zawsze to konsultujemy, no ale to jest błyskawiczne działanie. Myślę, że dzięki temu udaje nam się sporo tych tematów doprowadzić, bo szybko reagujemy. Uśmiecham się, bo jest ciekawe pytanie od jednego z kibiców. Jakie miałeś zainteresowania w dzieciństwie? Pewnie chodzi o inne niż piłka nożna. Czy jest jakaś twoja pasja pozasportowa? No kurczę, jako dzieciak to zawsze miałem piłkę przy nodze, nie? Zawsze grałem w piłkę i to było moją największą pasją. Czy ja miałem jeszcze jakieś dodatkowe zainteresowania? Nie, no na pewno rodzice mnie gonili mocno do nauki, więc razem z piłką szła w parze nauka. Stawiałeś opór rodzicom, czy słuchałeś się grzecznie, miałeś dobre oceny? Słuchałem się grzecznie, miałem dobre oceny. Byłem bardzo dobrym uczniem, byłem nawet wzorowym uczniem i cieszę się z tego, no bo piłka jest taka, że nigdy nie wiesz, czy ty będziesz tym piłkarzem, czy nie będziesz, ja też młodym zawodnikom powtarzam, że nie możesz liczyć na to, że ty będziesz piłkarzem, bo to nie da się tego przewidzieć. To jest tak trudne i tak nieprzewidywalne, że dzisiaj możesz być top, dzisiaj możesz mieć 18 lat, możesz mieć świat u swoich stóp, tak? Możesz być Bogiem życia. Za 2 lata możesz nie mieć nic, a są zawodnicy też tacy, którzy, no nie wiem, dochodzą do pewnego poziomu i też kończy się gra w piłkę nożną i co dalej ze sobą zrobić. Jest trudne jakby wyzwanie, decyzja, co zrobić ze sobą, bo jest nagle pustka, bo codziennie wychodzisz na ten trening, tak? Jesteś przyzwyczajony do tego kierata, no bo tak trzeba to powiedzieć, że to jest kierat, nie? Dla jednych pasja, dla innych nie pasja, ale zawsze to kierat, no bo nawet jeśli to jest pasja, to musisz codziennie wstać i iść na ten trening, tak? I tu nie ma przeproś. Musisz być do tego przyzwyczajony i musisz to robić. No i nagle jest pewna pustka, tak? Może się zdarzyć kontuzja, a cokolwiek innego, bo po prostu możesz być, no, twój limit jakby potencjału może się wyczerpać dość wcześnie i wtedy bez nauki, bez jakiejkolwiek podstawy, no jest słabo, bo ciężko się odnaleźć w życiu, tak? A na moim przykładzie chociażby, tak, no dzięki temu, że się dobrze uczyłem, że skończyłem także studia ekonomiczne, w międzyczasie też poprowadziłem swoją firmę, uważam, że to też powód, dla którego właściciel jakby i osoby zarządzające klubem zaufały mi, tak, powierzyły mi tą rolę. Po zakończeniu kariery no nie mają jakby planu na to, co robić dalej. Czasami popadają jakieś problemy, czy to finansowe, czy jakieś takie typowo życiowe. Natomiast dokładnie, to, widzę, że dla ciebie nie jest to przesadny problem, to zakończenie kariery, przejście z zawodu piłkarza do biznesu, czy do zawodu dyrektora sportowego. No jakby ja świadomie zakończyłem granie, jeszcze mogłem grać, jeszcze trener Paprzą namawiał mnie, powiedział: słuchaj Paweł, jak skończysz grać, to już więcej nie wrócisz, nie? Zastanów się 3 razy nad tym. Pograj jeszcze 2 sezony, strzel trochę bramek. No, na koniec grałem jako, powiedzmy, bardziej szóstka, defensywny pomocnik, może 6-8, tak? Bo trenera Paprzyma graliśmy razem z Tarasem Romańczukiem.
który nomen omen też przyjechał się uczyć, też to był chłopak taki, który był bardzo pokorny, bardzo pracowity, oddawał zawsze serce, to też jest naprawdę bardzo, 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 bardzo w porządku chłopak, więc strzelałem jeszcze tam jakieś bramki, ale nie aż tak dużo, jakbym chciał. No wcześniej, jak byłem napastnikiem, też nie byłem taki bramkostrzelny, ponieważ gdzieś mi brakowało tych pewnie umiejętności. No, jesteś skromny, ja trochę twoich bramek pamiętam gdzieś z boisk trzecioligowych. No właśnie, trzecioligowych. Kilka razy zaskoczyłeś. Także wiesz, no dokładnie. Natomiast kolejne pytanie spływa. Marzenia były większe, tak jak każdego chłopaka, no ale można się realizować dalej w zupełnie innej funkcji. No pewnie. Trzeba być na to gotowym także. Paweł, kolejne pytanie od naszego internauty. Pyta Grzegorz. Łatwo wskazać ulubionego piłkarza czy trenera, a czy jesteś w stanie wskazać zespół, który ma twoim zdaniem najlepszy scouting w Polsce? Chyba, że jest to Raków Częstochowa. No zdecydowanie. Okay. Nie mógłbym odpowiedzieć inaczej. No okay, jakże. Zostajemy. Oczywiście, że tak. Pracujemy nad tym. I działu scoutingu Rakowa ma nowego kierownika, który zastąpił tak jakby ciebie na tym stanowisku. Jest nim tak. Bernard Kapuściński, który wcześniej pracował no, między innymi w Legii Warszawa. Powiesz coś o postaci Bernarda Kapuścińskiego, no bo to też jest osoba, która została, nazwijmy to w cudzysłowie, ściągnięta do klubu przy twoim udziale. Zdecydowanie, no to kandydatura, którą ja wysunąłem i to też jest bardzo ciekawa jakby historia, ponieważ Benek był moim trenerem, tak? No i gdzieś jakby poznaliśmy się w relacji ja zawodnik, Benek trener, tak? Był asystentem trenera w Zniczu Pruszków i tam wspólnie pracowaliśmy i zawsze uważałem, że był no bardzo, bardzo, bardzo dobrym przede wszystkim człowiekiem, tak, no bo też jakby na to patrzymy. Jako trener też zawsze był przygotowany, wiedział, co chce uczynić, ma bardzo duże doświadczenie. On pracował również z zespołami młodzieżowymi w Legii Warszawa, tak, też pomagał organizować Akademię Znicza Pruszków. Też ma doświadczenie, jeśli chodzi o transfery, bo w Legii także tak, się tak no właśnie, ostatnio w Legii był właśnie w dziale scoutingu. Nie ukrywam, spotykaliśmy się na obserwacjach, tak, czasem porozmawialiśmy, wypiliśmy kawę, też rozmawialiśmy o piłce i jakby tutaj jego podejście i spojrzenie na zawodników było bardzo podobne do mojego i w momencie, kiedy jakby tutaj rozpoczęły się rozmowy, ja dostałem propozycję awansu na dyrektora sportowego, zacząłem się zastanawiać nad tym, kto mógłby być tym szefem scoutingu, bo wiedziałem, że będę potrzebował taką osobę, która gdzieś no, będzie koordynować pracę całego działu. A to powiem, że akurat nie pomyślałem o Benku w pierwszej kolejności, tylko mój przyjaciel mi o nim powiedział. I wtedy było, kurde, eureka, nie? I okej, okay, stąd... Czy pomyślałeś, to będzie ten strzał? Tak, 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 zastanawiałem się długo, tak, nie wiedziałem już, tak, miałem różne pomysły i tutaj mnie mój przyjaciel naprowadził i dzięki temu tak naprawdę spotkałem się z Benkiem, zaczęliśmy rozmawiać. Oczywiście przeszedł cały proces, przedstawił też swój pomysł na to, jak ma dział funkcjonować, jakie ma spojrzenie na piłkę. Spotkaliśmy się z właścicielem Michałem Świerczewskim, który też jakby no, tutaj od tej strony sportowej bardzo dba o to, tak? Chce też wiedzieć, z kim będzie miał do czynienia, jak to wszystko będzie wyglądało. I podjęliśmy decyzję, że Benek wzmocni tutaj nasz klub, dział scoutingu i cieszę się bardzo z tego, że do nas dołączył. No teraz przed nim taka rola, żeby to wszystko po swojemu poukładać. Wiadomo, ja służę zawsze jemu pomocą w tych kwestiach, w których będzie potrzebował, natomiast to jest na tyle zorganizowany człowiek, że jestem spokojny. Paweł, dobiega nasz program powoli ku końcowi. Szybkie pytanie na koniec. Patrzysz na mecz, na grę zawodników, Raków zdobywa bramkę i zdobywa ją jeden z zawodników wypatrzonych gdzieś, zaproponowanych przez ciebie. To jest bardzo przyjemne uczucie? Czy jesteś już, że tak powiem, całkowicie skupiony na pracy? To już jest dla ciebie taka codzienność? Nie. No to wiesz, to są emocje. Nie, to jest coś, wiesz, zawsze patrzysz i jest taka, kurczę, no, pewna doza niepewności. Widziałeś go? Czyli widziałeś, jak on grał? Bramka, jak ów. Nie, nie ów.
robię raczej jest, nie? Cieszę się tak samo, jakbym grał. No bo w pewnym sensie tak to jest. Raczej, wiesz, wychodzi zawodnik i patrzysz, kurczę, jak on się prezentuje. Czy on pokaże to, co widziałeś? Kiedy? Jak się zachował, w jakiej sytuacji, tak? Jak szybko zacznie łapać, o co tutaj chodzi? Niektórzy potrzebują więcej czasu, niektórzy potrzebują mniej czasu. Natomiast czy to jest zawodnik, który został sprowadzony wtedy, kiedy ja brałem w tym udział, czy nie? Czy to jest zawodnik, który był w klubie? Zawsze cieszę się tak samo. No i tak samo jestem podekscytowany na meczach. No wiadomo, no kurczę, chcesz zawsze wygrać, nie? Pewnie. Dziękujemy Państwu, dziękuję Ci. Jeszcze tylko chciałem pozdrowić Anię Męcik, bo mnie prosiła dzisiaj w biurze, żebym ją pozdrowił. Także Aniu, Aniu, pozdrawiam Cię. Tutaj całe nasze studio się do tego przyłącza. Dziękuję Ci, Pawle, dziękujemy Państwu za tą odsłonę programu Przy Kawie o Rakowie. Widzimy się tradycyjnie w środę o godzinie 20. Subskrybujcie, obserwujcie nasze media społecznościowe. Jeszcze raz, Paweł, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.